Choć ratują życie, są anonimowi. Dziś w sali ślubów zielonogórskiego ratusza poznaliśmy cichych bohaterów, krwiodawców, którzy oddali co najmniej 5 litrów krwi. Tutaj nigdy nie brakowało chętnych do oddawania. Może dlatego, że dzieje się mnóstwo takich klimatycznych spraw wokół tego tematu i ten klimat tworzony przez działaczy, przez wolontariuszy sprawia to, że chętnie ludzie oddają tą krew. Krwiodawcy podkreślają, że istotą ciągłości pomocy jest wychowywanie w duchu wartości kolejnych pokoleń. Wszyscy krwiodawcy są członkami PCK. Czerwony Krzyż jest symbolem miłości, wolności i to jakoś tak nas i tych wszystkich ludzi skupia. To przesłanie towarzyszyło Adamowi Stankiewiczowi, który jest nie tylko dawcą krwi, ale również szpiku. Uratował życie kobiecie z Finlandii. Jedyne co wiem, to to, że no, żyje i ma się dobrze po pobraniu. Prawo zabrania kontaktu dawcy z biorcą niespokrewnionym. Ta niewiedza i anonimowość i tak nie są w stanie przysłonić pozytywów płynących z uratowania komuś życia. Na pewno radość, na pewno jakaś duma z tego, że mogłem komuś pomóc, tak bezpośrednio pomóc osobie, która wymagała tego. Bo można się domyślić, że mogłaby tego nie przeżyć, tego roku, który dodatkowo otrzymało ode mnie jako dar życia. Władze miasta odznaczyły dziś blisko 40 krwiodawców. Pomogło.